11 lat temu myśleliśmy, że będziemy służyć dzieciakom naszego miasta. Nie myśleliśmy o seniorach, nie myśleliśmy o opiece wytchnieniowej. To się wszystko powoli tutaj zmieniało, to się wszystko ewaluowało. No i dziś jesteśmy w takim miejscu właśnie, jak tu Państwo widzicie, że i dzieciaki, i seniorzy, i niepełnosprawni, i w domach opieka. Nie wiedzieliśmy, że to pójdzie w tym kierunku. Dziś świętujecie wspólnie z waszymi przyjaciółmi. Kto się tutaj dzisiaj znalazł? No i wiele organizacji pięknych, nawet ze Szczecina, z Krakowa, z Bielska Białej, firmy różnego rodzaju, z różnych miejsc Polski. Jest tych organizacji i firm bardzo dużo, włączały się na wiele sposobów i na różne kwoty finansowe. Wszystkim będziecie chcieli dziś podziękować. Jak najbardziej tak. No, liczymy na to, że te nasze drobne statuetki, które żeśmy przygotowali, chociaż wyrażą to, co mamy w sercach jako podziękowanie dla tych naszych darczyńców. Jakie są wasze plany na kolejne miesiące, lata? Na dzień dzisiejszy musimy wyprostować działkę, na której ma powstać dom, który stawia na nogi, czyli ta przybudówka do kamienicy. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wszystko z działkami jest wyprostowane, ale to się wszystko już dzieje. Za niedługo będą badania geologiczne, a potem mam nadzieję, że będziemy wnioskować o różne dofinansowania i będziemy robić remont tego domu. Kiedy realnie ten dom może zostać uruchomiony? No, mam nadzieję, że to się uda do dwóch i pół roku maksymalnie, aby to wszystko tu zaczęło działać. Oprócz budowy, tworzenia domu, który stawia na nogi, jakie działania będziecie podejmować dla seniorów, dla dzieci, dla tych grup, którymi się wciąż opiekujecie? To znaczy świetlica, mam nadzieję, że uda się ją utrzymać jeszcze wiele lat. Dzieciaki się zmieniają, te, które zaczęły z nami 10-11 lat temu, to dziś już to prawie że dorosłe osoby. Z seniorami mamy kontakt wielki i działamy na co dzień. W naszych pracowniach rozwijają się twórczo. Jeszcze niedawno osoby, które trafiły do nas po raz pierwszy, mówiły, że glina to nie dla nich, nie, one nigdy takiego czegoś nie robiły, dziś robią przepiękne. Piękne rzeczy z ceramiki, ze szkła, z rękodzieła, więc te rzeczy chcielibyśmy, aby cały czas się działy, a w domu, jak dom powstanie, no to będą i opieka dla dziewczyn w ciąży, i dla osób wychodzących z pieczy zastępczej, i opieka wytchnieniowa, która będzie na samym prawie drugim piętrze, gdzie będziemy chcieli wyprowadzać te osoby na nasz zielony dach, który ma powstać. Będzie i żłobek, i przedszkole, i kawiarnia, w której będą pracowały osoby niepełnosprawne intelektualnie, i będzie stolarnia, w której będziemy uczyć zawodu stolarza tych młodych ludzi, którzy będą w tym domu mieszkać.